Ja zawsze podchodzę do tańca bardzo tak poważnie i profesjonalnie, a ponieważ nie jestem już tancerką zawodową, która czynnie tańczy, jestem trenerem, jestem sędzią, ale nie tańczę pokazów, więc bardzo to przeżywam, kiedy taką propozycję dostałam, a mieliśmy na to krótko, mało, nie powiem ile dni, mało, muszę powiedzieć ile, praktycznie 2 treningi, 3, więc mało czasu, więc po prostu chciałam, żeby wszystko pięknie wyszło, ale ja też zawsze uważam, że oprócz wszystkich kroczków, rączek, nóżek, bardzo ważne są emocje i to, co chcemy w tym tańcu powiedzieć. Znakomicie powiedział to Michał Bajor, a my postanowiliśmy wyczuć jego intencje i tylko w to wejść. Mam nadzieję, że nam się udało. A czy to właśnie przez te emocje, został wybrany jako pani partner Rafał Maserek. Czy mieliście już kiedyś okazję tańczyć? Dawniej ja trenowałam Rafała, więc rzeczywiście wyjątkowo też dobrze się w parze z nim czuję, bo troszkę się znamy, bo to są ważne rzeczy, o tym nieraz rozmawiamy, sposób prowadzenia, dotyku i ja rzeczywiście z Rafałem jakby mogłam to zatańczyć, ponieważ no jest to znakomity partner. Proszę mi wierzyć, prowadzi genialnie. Przy nim się też każda partnerka czuje, myślę, bezpiecznie, ponieważ no, robi to naprawdę profesjonalnie, więc cieszę się, że to była taka propozycja.